Dziś na kanale o technologii Huawei Watch D2. I pamiętajcie, że jeżeli chcecie kupić zegarek Huawei Watch D2, możecie to zrobić w sklepie Media Expert, zarówno stacjonarnie, jak też online. Odpowiednie linki znajdują się w opisie tego filmu. Niedawno pokazaliśmy Wam całe portfolio smartwatchów Huawei Watch GT5 i GT5 Pro. Często też pojawiają się u nas inne zegarki Huawei, ale tego chyba jeszcze nie było. To jest Huawei Watch D2, który został niedawno zaprezentowany razem z GT5. -kami. I czym on się wyróżnia? Otóż jest to jedyny smartwatch, na rynku, nie licząc oryginalnego Huawei Watchd który faktycznie potrafi mierzyć ciśnienie tętnicze krwi. I okej, okay, ktoś zaraz powie, że Ale przecież Samsung to potrafił, tylko że Samsung potrafił co najwyżej estymować to ciśnienie w oparciu o regularną kalibrację z prawdziwym ciśnieniem mierzem. W Huawei Watch D2 mamy faktycznie nadmuchiwany pasek, który pełni taką samą rolę jak ta opaska na ramię, która się nadmuchuje i dzięki temu przeprowadza pomiar ciśnienia. Ten zegarek ma certyfikację urządzenia medycznego i w tym odcinku sprawdzimy także to, jak wypada w w porównaniu z prawdziwym ciśnieniem erzem, ale także przyjrzymy się, czy prócz tych pomiarów zdrowotnych potrafi coś jeszcze. Zacznijmy może od tego, czym Huawei Watch D2 różni się od GT5 i pierwsza taka różnica to jego kształt, bo jest on taki Apple Watchowy, żebym tak powiedział, jest bardziej kanciasty, jest też trochę większy, bo tutaj mamy przekątną 48 mm, co też niestety oznacza, że nie do końca nadaje się on dla drobnych kobiecych nadgarstków, ale tu z kolei oryginalny Watch D był mniejszy, nadal można go kupić, więc jeżeli chcecie kupić na przykład swojej żonie, swojej dziewczynie taki zegarek, czy choćby dla babci do pomiaru ciśnienia to oryginalny Watch D może być lepszy, no bo ten jest odrobinę większy i nie dla każdego może pasować. Więc kształt to pierwsza różnica. Druga różnica to też materiały wykończeniowe. Nie mamy tutaj stali nierdzewnej czy tytanu, a stop aluminium. I jest to, no nie powiem, że wada, no bo w końcu Apple Watch też są aluminiowe i nikt nie narzeka. Ale już widzę po tych dwóch tygodniach użytkowania, że jednak troszeczkę łatwiej go uszkodzić, więc no nie jest to zegarek aż tak wytrzymały jak Huawei Watch GT5 czy GT5 Pro. Ten zegarek nie oferuje też płatności w przeciwieństwie do GT5 i ja wiem, ok, że te płatności to nadal jest jeszcze proteza, no ale w Huawei Watchu D2 tego nie ma. Czym się z kolei nie różni to funkcjami smart i funkcjami sportowymi. Ten zegarek potrafi wszystko to samo co GT5, jeżeli chodzi o funkcje inteligentne, jeżeli chodzi o system, jeżeli chodzi o monitorowanie aktywności. Ten zegarek radzi sobie równie dobrze w czasie ćwiczeń co GT5 czy GT5 Pro, ma te same profile treningowe. Z moich obserwacji wynika też, że mierzy je równie dobrze. Nie chcę tutaj wchodzić za bardzo w szczegóły, bo to nie jest zegarek stricte sportowy, ale zdarzyło mi się z nim poćwiczyć kilka razy. Na siłowni i faktycznie, jeżeli chodzi o dokładność pomiarów, jest na bardzo zbliżonym poziomie do GT5. Nie wiem, czy tutaj jest ten sam sensor, który jest w GT5, ale zauważyłem, że. Odczyt tętna w czasie treningu na siłowni odbywa się znacznie szybciej niż w moim Huawei Watchu Ultimate. Ale to są z grubsza wszystkie różnice i podobieństwa, więc mamy kształt inny, nie mamy płatności, ale mamy z grubsza te same funkcje smart i sportowe co w Watchu GT5. Więc teraz pomówmy może od razu o tej największej różnicy między Huawei Watch D2 a GT5 czy nawet Huawei Watchem Ultimate, czyli o pomiarze ciśnienia i o funkcjach prozdrowotnych, jakie znajdziemy w tym zegarku. Jeżeli chodzi o pomiary zdrowotne, to w większości mamy tu z grubsza to samo co w innych zegarkach Huawei, czyli monitorowanie stresu SPO2, mamy EKG, mamy stałe monitorowanie pulsu, mamy też moim zdaniem bezwzględnie najlepsze na rynku monitorowanie snu, także w tym razem w połączeniu z monitoringiem bezdechu sennego. Co sobie osobiście bardzo cenię, bo ja mam spore problemy ze snem, więc śpię w zegarku. I Huawei Watch D2 ponownie mierzy sen dokładniej niż robił to Watch Ultimate. Marcin zwracał na to uwagę w materiale o GT5. Faktycznie ten nowy sensor jest chyba bardziej czuły, potrafi znacznie lepiej wykrywać, kiedy się na przykład obudzimy w nocy albo kiedy zapadniemy na drzemkę w ciągu dnia. Tutaj również mam takie doświadczenie: ten zegarek świetnie mierzy sen. Mamy też funkcję zdrowie na oku, znaną z innych zegarków, czyli możemy jednym przyciskiem, Przyciskiem szybko przeprowadzić szereg pomiarów, które sprawdzają takie rzeczy jak sztywność tętnic, wysycenie krewitlenem czy właśnie puls, a tutaj także ciśnienie. I może przejdźmy do tego ciśnienia, bo jak to w ogóle działa? Zdejmę tutaj pasek, zobaczycie też na przebitkach. Ten pasek jest tak jakby podwójny. Ten zegarek jest też dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych. W wersji czarnej ten pasek jest z fluoroelastomeru, jeżeli dobrze to wymawiam. W wersji białej jest z kompozytowej skóry, ale pod spodem w obydwu wersjach. Ma taką poduszkę. Ta poduszka różni się materiałem w stosunku do Huawei Watcha Demo. Tam on był taki właśnie bardziej materiałowy, tutaj jest syntetyczny, miało to zapobiec temu, żeby ten pasek dłużej przetrwał i nie zapacał się, nie brudził się tak mocno jak pierwsza generacja, choć po dwóch tygodniach widzę na nim już delikatne ślady zużycia. Na szczęście, jeżeli kupicie ten zegarek teraz do 27 października, to macie darmową wymianę tego nadmuchiwanego paska na przestrzeni dwóch lat, więc to akurat bardzo spoko. No i jak to działa? Włączamy sobie pomiar. Przybieramy specjalną pozę. Chwałej bardzo mocno ją podkreśla też w reklamach. Przy starcie pomiaru mamy też tutaj specyficzną animację, więc robimy tak. Znaczy, nie musimy się chwytać. No musimy trzymać zegarek na wysokości serca, i on przeprowadza nam pomiar. Mamy też tutaj funkcję, która nazywa się ABPM, czyli możliwość 24-godzinnego pomiaru ciśnienia tętniczego. Możemy sobie ustawić jak to działa. Potrzebne jest co najmniej 20 pomiarów w ciągu dnia i co najmniej 7 w nocy. One mogą się odbywać w interwałach co 15 lub co 30 minut. W ciągu dnia zegarek wyświetli nam powiadomienie, że za chwilę rozpocznie się pomiar i włączamy go ręcznie. W ciągu nocy włącza go automatycznie. Ta funkcja trzeba zaznaczyć drenuje baterie. i podkreśla, że w czasie używania tej funkcji baterii wystarczy tutaj na jeden dzień, i nie jest to absolutnie funkcja, z której korzystamy codziennie. To jest coś takiego, co wykorzystujemy w sytuacjach, kiedy potrzebujemy bardzo dokładnego monitorowania ciśnienia tętniczego przez cały dzień. W normalnych warunkach musimy wejść tutaj w aplikację, włączyć pomiar ciśnienia i wtedy sobie sprawdzamy to ciśnienie ręcznie, przybierając właśnie tę specyficzną pozę. Ja problemów z ciśnieniem osobiście nie mam, więc nie jestem w stanie na przykład zweryfikować, jak dobrze mierzy nadciśnienie, niestety, ale miałem okazję porównać. Z normalnym ciśnieniomierzem, jaki możemy sobie kupić w aptece, takim na ramiennym. I tutaj, jeżeli chodzi o dokładność pomiarów, to mieści się ona w gruncie rzeczy w granicy błędu statystycznego. Te pomiary są nieco rozbieżne. Zwłaszcza jeżeli chodzi o ciśnienie rozkurczowe, Huawei Watch D2 podaje ciśnienie rozkurczowe zawsze nieco wyższe niż to, które podaje ciśnieniomierz na ramienny. Jeżeli jednak chodzi o ogólne trendy spadku, wzrostu ciśnienia, to są one zawsze takie same. I jeżeli chodzi o odczyty, to naprawdę te różnice są w granicach 3 do 5 punktów, maksymalnie, jeżeli chodzi o ciśnienie skurczowe. Więc jest to urządzenie, któremu można zaufać, tak sądzę. Też jeżeli chodzi o całą procedurę mierzenia, no to jest ona nieporównywalnie prostsza na takim zegarku. No bo tutaj przybieramy pozę, włączamy i. Po temacie, tak? Po minucie mamy pomiar. Nie musimy wyciągać rękawa, zakładać go. Chociaż jeżeli chodzi o sam pomiar, kiedy już mamy założony rękaw, no to faktycznie nadmuchiwanie rękawu w takim ciśnieniomierzu zewnętrznym jest szybsze niż pomiar w tym pasku w zegarku. Ale jeżeli uwzględnimy czas potrzebny na założenie rękawa, zdjęcie go i tak dalej, wyciągnięcie ciśnieniomierza gdzieś z szafy, no to zegarek jest znacznie wygodniejszy. No i pamiętajmy, że zegarek mamy zawsze przy sobie, a taki ciśnieniomierz, no niekoniecznie. Pomówiliśmy o różnicach, pomówiliśmy o zaletach, pomówiliśmy o pomiarach zdrowotnych. Powiedzmy zatem troszeczkę o wadach. Po kilku tygodniach testów, tak naprawdę. No, niewiele mam rzeczy, do których mogę się tutaj przyczepić. To jest Huawei Watch. Jakie Huawei Watch są, wszyscy wiemy. Mamy tutaj udoskonalone pomiary. System operacyjny jest lepszy, więc to na duży plus. Natomiast, moim zdaniem, największym minusem tego zegarka jest to samo, co jest jego największym plusem: ten pasek. Otóż mam z nim dwa problemy. Przede wszystkim, ekstremalnie łatwo jest go odpiąć, bo to, to zapięcie jest troszeczkę zbyt luźne i wam zademonstruję. Proszę bardzo. Przeciągnąłem ręką po spodniach, zaczepiłem o szef dżinsów i zegarek jest rozpięty. I niestety zdarza mi się to notorycznie: także, kiedy wsadzę rękę do kieszeni i ją z tej kieszeni wyjmuję, albo kiedy zdejmuje bluzę, to on potrafi się rozpiąć. Co gorsza, jeżeli śpicie w zegarku i wasza żona lub dziewczyna ma długie włosy, to włosy bardzo lubią się tutaj zaplątywać. I już nie jeden raz musiałem ten zegarek ściągnąć w środku nocy, żeby nie szarpał mojej żony za włosy. Drugi minus to właśnie ta wewnętrzna część tego paska. i zmienił materiał, z którego on jest wykonany ale nadal po treningu siłowym czy pobieganiu ten pasek się strasznie zapaca. Plus jest taki, że po umyciu ten zapach przestaje być intensywny, ale teraz jak się nim zaciągnę, to nadal wydziela z siebie taką specyficzną woń gdzieś pomiędzy spalonym ryżem, a sklepem z cukierkami. Ona jest naprawdę, kurczę, dziwna. Zaraz po treningu czuć ją normalnie z poziomu nadgarstka, po umyciu czuć ją dopiero po przystawieniu nosa. W każdym razie, no nie jest to zbyt przyjemne. Większy problem jest taki, że ten pasek się straszliwie lepi do nadgarstka, Jesteśmy spoceni. Do tego stopnia, że nie da się go po prostu przesunąć. On jest jak przyklejony. I po umyciu oczywiście to znika, ale jest to problematyczne w czasie treningu. Ja na przykład, jak ćwiczę na siłowni, to czasami przepinam sobie zegarek w drugą stronę, żeby ćwiczyć z ketlami. Żeby wiecie, przy podnoszeniu ketla nad głowę, ketel mi nie spadł i nie rozwalił ekranu. I często obracam sobie zegarek w czasie treningu, a tutaj dosłownie po prostu słyszałem, jak on mi się odkleja od nadgarstka, więc to na minus. Tu mogę jednak powiedzieć, że niebawem pojawią się w sprzedaży wymienne paski do tego zegarka. Pozbawione tego dodatkowego elementu. Podejrzewam, że Huawei zauważył gdzieś tam na przestrzeni testów tego zegarka, że ten pasek się jednak lepi i dlatego proponuje jakąś alternatywę. Fajnie, że to będzie, no nie fajnie, że ten fabryczny pasek tak się zachowuje. I drugi drobny minus odnośnie paska to to, że zegarek nigdy nie leży na płasko, kiedy mamy ten pasek założony. A on jest ładowany bezprzewodowo, więc żeby go naładować, to trzeba albo odpinać te paski albo korzystać wyłącznie z dołączonej do zestawu ładowarki, która się magnetycznie przyczepia do denka. Ja nie lubię tego robić, bo mam tutaj ładowarkę Chi, na której ładuję wszystkie sprzęty mojego Huawei Watch Ultimate też, no tutaj nie mogę tego zrobić, muszę go ładować dedykowaną ładowarką. Ale właśnie, skoro o ładowarce mowa, to nie wspomniałem o czasie pracy, a ten jak na ja przystało, jest naprawdę świetny. Ja mam ten zegarek od nieco ponad dwóch tygodni i dotąd ładowałem go tylko dwa razy. Huawei podaje oficjalnie, że ten zegarek wytrzymuje około 6 dni, przy włączonym dosłownie wszystkim. I to się pokrywa z moimi obserwacjami. Raz wycisnąłem z niego 7 dni, raz 6, teraz ładowałem go 3 dni temu chyba i nadal mam 54%. Także jeżeli chodzi o czas pracy, to trzeba powiedzieć uczciwie, że on jest nieco krótszy niż w Huawei Watchu GT5 Pro, ale i tak jest lepszy niż w znakomitej większości smartwatchy konkurencji. No i tak dobijając do brzegu, o czym jeszcze mogę powiedzieć? Wyświetlacz. Nie mam w zasadzie żadnych uwag. Mógłby być ciutkę jaśniejszy, bo tu mamy jasność szczytową 1500 nitów, ale o tej porze roku jesienią nie miałem żadnego problemu z widocznością w świetle słonecznym. Jeżeli chodzi o kopertę, no jest aluminiowa, czuć, że jest taka nieco tańsza niż w GT5 czy w Watchu Ultimate, ma już kilka rysek, ale myślę, że jest to kompromis, który większość ludzi jest skłonna przełknąć. Głośnik i mikrofon sprawują się naprawdę dobrze, więc jeżeli chcemy prowadzić rozmowy głośno mówiące, to nie ma tutaj żadnego problemu, to naprawdę fajnie działa. Motorek wibracyjny jest taki jak w innych zegarkach Huawei z tej półki cenowej, więc tu jedni lubią, inni nie. Ja wolałbym mieć taki jak w Huawei Watch Ultimate, ale z drugiej strony za tę cenę, no nie bardzo mamy na co narzekać. I właśnie, cena. Ten smartwatch kosztuje 1600 zł. I moim zdaniem jak na jego możliwości zdrowotne, to jest to cena jak najbardziej akceptowalna. Jest ona wyższa niż w przypadku GT5, niższa niż GT5 Pro i to też pasuje do tego, do kogo ten zegarek jest skierowany. No bo właśnie, dla kogo w ogóle jest ten smartwatch? Moim zdaniem, to jest taki zegarek, który naprawdę kupuje się dla ludzi albo kupujemy dla siebie, jeżeli chcemy dbać o swoje zdrowie. On jest. Bardzo sfokusowany na te funkcje zdrowotne. Na pierwszym planie jest właśnie pomiar ciśnienia tętniczego. Są jakieś aplikacje dodatkowe prozdrowotne, typu ćwiczenia oddechowe. W aplikacji na smartfony mamy też bardzo dużo funkcji, które właśnie są nastawione na zdrowie, typu na przykład monitorowanie kalorii. Zależnie od tego, czy chcemy utrzymać aktualną masę, czy ją zmniejszyć. No, niestety nie ma planu treningowego, siłowego, żeby zwiększać tę masę, ale tu Huawei może przyjmie ten feedback i wprowadzi taką opcję. W każdym razie. Uważam, że ten zegarek jest dla bardzo konkretnej grupy odbiorców i osobiście kupiłbym taki zegarek na przykład dla swojego taty, czy komuś dla swojego dziadka, jeżeli chcemy monitorować zdrowie. Też bardzo dobre jest to narzędzie dla ludzi z nadciśnieniem. Którzy potrzebują częstych pomiarów ciśnienia, a nie zawsze chcą sięgać po naramienny ciśnieniomierz, jest to świetna opcja. I jak wspominałem, ten zegarek kosztuje 1599 zł, ale jeżeli zdecydujecie się go kupić już teraz, do 27 października, to otrzymacie gratis słuchawki Huawei FreeBuds 5i. Zeszłoroczny model wart 300 zł. To są naprawdę dobre słuchawki, więc warto kupić ten zegarek już teraz. I pamiętajcie, że jeżeli chcecie kupić zegarek Huawei Watch D2, to możecie to zrobić w sklepie Media Expert. Zarówno stacjonarnie, jak też online. Odpowiednie linki znajdują się w opisie tego filmu. I to już było wszystko, co miałem do powiedzenia o Huawei Watch D2. Dajcie znać w komentarzach, czy kupilibyście taki zegarek, może kupilibyście komuś bliskiemu, o czyje zdrowie chcecie zadbać. Ten zegarek naprawdę jest sfokusowany na zdrowiu, jak żaden inny na rynku, więc jest to ciekawa opcja. Jak już będziecie w sekcji komentarzy, to dajcie nam też łapkę w górę. Subskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek. No i zostało nam już tylko nasze klasyczne badanie statystyczne. A skoro mówimy o zegarku, w którym możemy zmierzyć ciśnienie, to wpiszcie hasło odcinka Skoki Ciśnienia i ja będę wiedział, że obejrzeliście ten film w całości. Tymczasem do zobaczenia w kolejnych filmach na kanale o technologii, na kanale o domu i do usłyszenia w podcaście o technologii, w którym swoją drogą ostatnio mówiłem o tym zegarku nieco więcej. Cześć!